To są wiadomości Szczecin, co dziś w programie. Zmiany w parkowaniu, nowy skatepark, jarmark już blisko. Zaczynamy jednak od kolejnego miejsca w Śródmieściu, które się zmienia. To Plac Zgody, którego przebudowa jest częścią dużych zmian w Alei Wojska Polskiego. Prace na placu trwają, a ruch jest ograniczony do minimum, aby przebiegały one jak najsprawniej. Po placu jeżdżą autobusy, a na wiadomości Szczecin EU przeczytacie o warunkach dojazdu do posesji. Na tej samej stronie czytajcie o przebudowie Alei Wojska Polskiego, która po zakończeniu prac będzie przyjaźniejsza i bardziej zielona. Zostajemy w centrum i sprawdzamy zmiany w zasadach korzystania z płatnych parkingów. Przede wszystkim teraz przepisy dopuszczają uznanie reklamacji, gdy kierowca pomyli się przy wpisywaniu numeru rejestracyjnego auta. Na przykład użyje cyfry 0 zamiast litery O. Jeśli z kolei przez pomyłkę zapłacimy za inny parking niż ten, z którego skorzystaliśmy, na przykład zapłacimy za strefę płatnego parkowania, a staniemy w strefie zamieszkania, to kara będzie niższa o połowę. Jest jeszcze kilka podobnych zmian. Zapoznajcie się ze wszystkimi na stronie Wiadomości Szczecin EU. 29 listopada, godzina 12, to termin rozpoczęcia głosowania na tegoroczne projekty ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest ponad 150 propozycji. Możecie się z nimi zapoznać na stronie internetowej SBO. Głosować w formie elektronicznej lub papierowej może każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku oraz miejsca zameldowania. Do wydania na wasze inicjatywy jest ponad 17 milionów złotych. Na stronie SBO znajdziecie też dokładny opis projektów wybranych w przeszłości wraz ze stopniem ich realizacji. Najnowszą inwestycją, którą udało się zakończyć, jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na Prawobrzeżu. Wyniesione przejścia są w ciągu ulic Rydla, Kostki Napierskiego i Iwaszkiewicza. To ważne szczególnie dla rodziców odbierających dzieci z przedszkola, które jest w okolicy. I jeszcze jedna inwestycja z SBO, której realizacja dobiega końca, to skatepark w Podjuchach. Gotowa jest już bryła oraz przeszkody, stoją też słupy oświetleniowe. Trwają jeszcze prace związane z zielenią, czekamy także na ławki, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Skatepark przy ulicy Chełmińskiej będzie gotowy pod koniec roku i to nie jedyna taka inwestycja na Prawobrzeżu. Podobny powstaje przy ulicy Bośniackiej. Diabelski młyn na jarmarku bożonarodzeniowym. Taki jest najnowszy news o rozpoczynającej się 2 grudnia imprezie w centrum Szczecina. Będzie miał 15 metrów wysokości i 10 gondoli, a stanie przy zegarze słonecznym w Alei Kwiatowej. Będzie tu także karuzela. Kolejna stanie na placu Pawła Adamowicza. Oprócz tych atrakcji jarmark to oczywiście stoiska ze świątecznymi upominkami, ozdobami i przysmakami. Na co dzień jarmark oprócz wspomnianych Alei Kwiatowej i placu Adamowicza będzie także na placu Lotników, a w weekendy również na Deptaku Bogusława. Więcej informacji w naszych social mediach i na naszej stronie internetowej.